Cześć, tu Gorigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Industrial Revolution. I zgodnie z popularnym życzeniem, tutaj wyrażanym przez wielu z was, będą odcinki dłuższe. Tak jak chcieliście, będziemy robili około 20-30 minutowe odcinki. Tu kwestia oczywiście, słuchajcie, jest tak, przede wszystkim omówmy sobie, co dzisiaj będziemy robili. A potem pogadamy sobie o sprawkach techniczno-kanałowo-filmowych. Także tak, odkrywamy sobie Ore Crushing, dzięki któremu będziemy mogli przejść do wyższych, że tak powiem, leveli pakietów naukowych, bo chcielibyśmy już prąd odblokować, bo już mam dosyć tego węgla. No i tak, dlatego potrzebujemy Ore Crushing, dlatego że potem do robienia zielonych pakietów naukowych potrzebne jest szkło. A szkło jest potrzebne właśnie, szkło się uzyskuje z crusherów, także stąd to badanie. Zrobiłem przetapianie brązu i polega ono na tym po prostu, że tutaj rozdzieliłem pasy, one idą sobie tędy, ładują do pieców i z pieców wykładają brąz, także żadnej filozofii tutaj nie ma. 12 jest pieców, tutaj troszeczkę też powiększyłem przetapianie, żeby zwiększyć, że tak powiem, przerób. I no tak, przerób i zaopatrzenie, o. Także tak, jeśli chodzi o sprawy techniczne, takie, które zrobiłem, o, idealnie, Ore Crushing się nam zrobił. Przejdźmy w takim razie do logistycznych pakietów naukowych. I wy potrzebujecie glass ingot i bronze tube. Dobra, rozpocznijmy badanie. No więc tak, dlaczego chciałem testować krótsze odcinki? Przede wszystkim, aha, jeszcze sprawdźmy sobie, co potrzebujemy do crusherów. Wiem, nigdy nie dokończę tego zdania, na pewno mnie przez to nienawidzicie. Bronze piston, large bronze chassis, burner motor, bronze ingot, tak? Czyli tak naprawdę tutaj mamy, aha, bronze chassis. Czyli musimy zrobić to samo, co tylko z brązu, tak? Bronze piston. A bronze pistony? Aha, tutaj są. Bronze plate, bronze rod, bronze tube. No dobra, to tak naprawdę musimy wziąć sobie automaty montażowe, które tutaj żeśmy sobie skrafcili w bardzo ładny sposób i tak naprawdę odtworzyć tutaj to samo, co mamy dla tych dwóch pozostałych rzeczy. No więc tak, płytek zróbmy 3. 4 zróbmy płytki. Czyli tutaj brąz sobie leci. Dobra, postaram się mówić i robić naraz, co nie zawsze może mi wychodzić. Więc dlaczego chciałem robić krótsze odcinki? No więc YouTube generalnie ma tak, że poleca różne rzeczy na podstawie różnych statystyk. To jest oczywiście nie jest jawne, co wpływa na to, czy dany film jest polecany, czy nie. Natomiast jedną z takich ważnych statystyk, które ludzie odkryli, że faktycznie mają wpływ na to, jak filmy są promowane i popularność filmów i tak dalej, jest średnia oglądalność. No więc może część z was ogląda filmy w całości, nie wiem, szczerze mówiąc nie mam sposobu, żeby to sprawdzić, czy ktokolwiek kiedykolwiek obejrzał jakikolwiek mój film w całości. Natomiast średnia oglądalność filmu na moim kanale to jest około 8 minut. Czyli średnio ludzie oglądają 8 minut filmu. No i tutaj YouTube podobno liczy to w sposób procentowy, tak? Czyli nieważne dla niego, znaczy oglądalność jakby faktyczna ilość czasu, liczba minut albo ilość czasu, którą ktoś obejrzy jest ważna. W tym sensie, że... Może jeszcze jedno zróbmy. Jest ważna w tym sensie, że no, lepiej jeśli ktoś obejrzy 10 minut filmu, tak? Niż jeśli obejrzy tego filmu minut jedną. Ale też ważna jest jakby procentowa ilość. Czy ludzie oglądają powyżej 50% długości twojego materiału? Nie ma Gear Wheelsów takich? Brązowych? Nie ma. To sobie. No więc jak rozumiecie, jak wrzucam 40-minutowy film,
to 8 minut, czy nawet 10, jak czasem się zdarzy, że jest średnia 10, no to 50% nijak nie jest, jest to 10%. No, przepraszam, nie 10, tylko ileś tam, no, whatever, wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie znacząco 25, jeśli to jest 40, 10, to 25, znacząco mniej procent. No a nie ukrywajmy, znaczy, wiecie, to nie jest tak, że chcę nie wiadomo jak rozpromować ten kanał i że to po prostu, no to jest wiadomo, hobby i coś, co lubię robić. Czasem nie, czasem tak, różny to bywa. No ale staram się to jakoś robić, dlatego że wiem, że mnie oglądacie i jakąś taką zawsze motywację z tego mam. Natomiast oczywiście nie ukrywam, że fajnie, gdyby kanał trochę się rozrósł, prawda? Bo tak naprawdę troszeczkę, no, rośnie kanał, ale ostatnimi czasy troszeczkę przystopował, nie da się tego ukryć. Też dlatego, że nie wrzucałem tak regularnie filmów jak kiedyś. Natomiast, no tak. No, bez sensu. No tak, właśnie. Nie no, zróbmy tak. Więc z jednej strony chciałbym, żeby ten kanał trochę się rozrósł, a z drugiej strony... Z drugiej strony testowałem format w tym sensie, że teraz raczej krótsze filmy się ogląda, prawda? Na mobilkach, tak zwanych, na urządzeniach mobilnych. Na urządzeniach mobilnych ludzie krócej oglądają. To zresztą też ze statystyk wychodzi. Ludzie, którzy oglądają na komputerach moje filmy, oglądają zdecydowanie dłużej niż ludzie, którzy oglądają na telefonie. Około 30% z was ogląda na telefonach. Bronze plate. Dobra, czyli wy tak naprawdę możecie pracować, tylko węgla potrzebuję. Przeważająca większość jednak, co jest zadziwiające dla mnie, ogląda na komputerze filmy. Bo teraz jest taka moda, żeby oglądać wszystko na telefonie. Ja na przykład nie lubię, szczerze mówiąc, oglądać na telefonie, no ale rozumiem, że nie jestem jeden. O, Forestry. Totalnie chcemy to zrobić. Nie lubię oglądać na telefonie, szczególnie Factorio wydaje mi się z tą... Fuck, z tą ilością szczegółów i tak dalej ciężko byłoby to oglądać na telefonie. No ale część z was lubi i każdy niech robi tak jak lubi, prawda? Bo inaczej byłoby nudno, gdyby wszyscy tak samo wszystko robili. Więc tak, więc stąd może mam nadzieję, że jesteście w stanie zrozumieć różne decyzje, które podejmowałem z tą serią. Natomiast wydaje mi się, że już jesteśmy na takim etapie, gdzie jest jakaś stała widownia, która i tak będzie oglądała te filmy. Więc ci, którzy mieli już odpaść, odpadli. Żartuję sobie oczywiście. To nie jest tak, że tutaj jakieś mam pretensje do kogokolwiek, prawda? No ale tak, zazwyczaj tak jest, że po prostu z odcinka na odcinek ta oglądalność jest po prostu mniejsza, no bo naturalnie ludzie się w pewnym czasie tracą zainteresowanie danym tematem i oglądają co innego, co jest totalnie zrozumiałe, ja też tak mam. Więc tak, dobra, zrobiliśmy brąz sobie, ja pogadałem, a teraz przejdźmy do hardkorowej produkcji logistycznych pakietów naukowych. Nie wiem, tak naprawdę musimy przejść do produkcji ore crusherów. Czy będziemy potrzebowali Large Bronze Chassis, czyli Bronze Caped Beam, czyli tutaj musimy znowu powtórzyć takie coś. Beamsy musimy robić i chassis. A beamsy brązowe co potrzebują? Bronze Rivets. Aha, Bronze Rivets mamy tutaj, tylko nie są produkowane, dlatego że... W ten sposób. No dobra, to wiele tłumaczę, słuchajcie. To w takim razie usuńmy to. Nie, ale patyki tak czy inaczej musimy robić, prawda? To zróbmy tak, zróbmy pyk. Teraz tak, mój drogi. Ty robisz patyczki. Ty również robisz patyki. Halo, skopiuj się. Ty robisz rivetsy. I tutaj oczywiście byśmy chcieli zrobić to w... Słuchajcie, zróbmy to może tak. I ty będziesz wykładał tu, a ty będziesz wykładał na bliższą, czy tam też dalszą stronę.
Chwila, chwila, jak ty coś wyłożysz, to na którą stronę wyłożysz? Teraz zobaczymy. Nie, to na dalszą wypadaje. No. I dolo, mamy to zrobione. Teraz tak. Brąz poszedł. Tego drewno potrzebujemy, tak? Drewno niestety to chyba nie chcecie oglądać, jak czopuje łuda tak zwanego. Więc po prostu ja sobie teraz pojadę do, wow, do jakiegoś lasku, do Sherwood na przykład, po trochę drewna i zobaczymy się za chwilkę, jak zczopuję troszkę łuda. Zczopowaliśmy troszeczkę łuda, mamy go 265 i zorientowałem się też, że mogę budować Bronze Generator Equipment i Bronze Roboport. To znaczy, że będziemy mieli bardzo, bardzo podstawowe roboty, tylko muszę troszkę brązu zebrać i zbudować zbroję, bo zorientowałem się, myślałem, że to jest zbroja po prostu, ale nie, trzeba mieć zwykłą zbroję. Strasznie dużo rzeczy do niej jest potrzebnych. Ale mamy drewno, więc możemy wrócić, no mam nadzieję, że widzicie cokolwiek, bo jest strasznie ciemno, ale już chyba wchodzimy w bardziej oświetloną strefę. Także tak, aha, w ogóle crashery budujemy, tak? Dobrze, bo cały czas sobie myślę o tym, że musimy zieloną naukę zrobić i cały czas sobie przypominam o tym, że jeszcze musimy, najpierw musimy crashery skonstruować. Tu są potrzebne motory, tak? Burner motor, czyli tak naprawdę powinniśmy zbasować te motory, słuchajcie. Myślę, że bez tego się nie obędzie. Albo po prostu zbudować je tutaj, no. Ale myślę, że powinniśmy je zbasować mimo wszystko, czyli dodać do main basa. I skoro tutaj już sobie pociągnęliśmy te rzeczy i tak naprawdę mamy infrastrukturę pod to przygotowaną, to czemu by nie? Czemu by nie zrobić tego tutaj? Tylko tutaj się zmieszczą tylko dwa. Co chyba troszeczkę... Na przykład produkcję z tych totalnie mogliśmy wykorzystywać, prawda? Jak nie działają w tym miejscu. Także chyba trzeba będzie to kawałek przesunąć, albo... tak naprawdę tylko to musimy przesunąć, żeby to zadziałało. Także zróbmy to sobie teraz. W międzyczasie i tak czekamy, aż nam się zrobi pancerz. Czyli tutaj chyba skopiujmy. Czyli to... Nie, czemu ja uważałem, że to trzeba przesunąć? Zróbmy wieżyczki, dlatego że chyba odblokuje bajtery, żeby nas atakowały. Jeszcze nie przesądziłem o tym, ale chyba tak zrobimy. Czemu ja postanowiłem, że tylko to trzeba przesunąć? What the fuck? Bo na przykład moglibyśmy długimi wykładać tutaj. Nice. I się wszystko wyjaśniło. Oddawaj ten węgiel. Pyk. A te długie i tak tutaj podają, prawda? No. Także tutaj sobie produkujemy, a tutaj dorzucimy przy okazji jeszcze dwa, tutaj dorzucimy jeden, dwa. To trzeba będzie, faktycznie to musimy aż tutaj przesunąć, prawda? Więc troszeczkę większa zmiana będzie. Tum-tirum, landfill sobie zróbmy. Mamy pancerz, załóżmy go. Gdzie jesteś? Nagrywa się, o Jezus, myślałem, że się nie nagrywa. Pancerz, pancerz mamy założony. Załóżmy sobie to, załóżmy sobie to. Mamy roboport, mamy trzy roboty. Teraz wystarczy wrzucić troszkę węgla. Tak czy inaczej musimy pójść po więcej węgla, więc weźmy sobie to. A to jak się napełnia? W ten sposób. Dobra, zbierzmy troszkę węgla. Okej, mamy trzy roboty. Hej, siema robocie. Ale super, wow! Nice. Słuchajcie, mamy robociki. Tu musimy to przesunąć, tak? Żebym ja o tym nie zapomniał, bo mi niestety takie rzeczy szybko z głowy wylatują, jak nagrywam. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. Tu natomiast musimy niestety takie trickery zastosować.
pyk, pyk. Ty sobie lecisz w ten sposób, tutaj przelatujesz na dół, to robimy w ten sposób, no i tutaj trafiasz naturalnie na main basik. Tylko ty jeszcze musisz wykładać i ty musisz wykładać, ale wykładajcie na bliższą stronę. Mam nadzieję, że to zadziała. Pyk, pyk. Wy oczywiście jeszcze potrzebujecie sobie wkładać. Pyk, pyk. Tu musimy skupiać to. No i oczywiście wszystko potrzebuje, jak zwykle, niestety, węgla. Oddaj w tę głowę. No i super, i jest wykładane. Czyli motory mamy zapewnione do naszego projektu małego. I teraz pytanie, gdzie to zbudujemy? Możliwe, że tutaj po prostu byśmy to zbudowali. Jak myślicie? Tu albo... żeby już w jednym miejscu te rzeczy budować, prawda? A czemu ty nie jesteś konstruowany? Bo nie ma chassis... Aha, bo nie ma drewna, tak? No to masz, bo ja będę potrzebował na pewno tego. Czyli tu idzie, powiedzmy... Aha, tylko pytanie, jak to jest z brązem? Bo tak, będziemy potrzebowali pasa, na pewno z rivetami oraz z płytkami, żeby robić bronze-caped beams, tak? Dodatkowo będziemy potrzebowali riveców, po prostu, czyli riveców dużo jest potrzebna, plus pistony, czyli rody i plejty. I tupsy. Tupsy możemy chyba po prostu zbasować tutaj. Tupsy tak zwane. I zróbmy to może tu. Jedno powinno wystarczyć. Glorious spaghetti już się zaczyna robić, jak widzicie. Tu zrobimy tak, pyk, pyk. Wyprodukuj tupsy, jeszcze tutaj wrzucimy te tupsy. No i oczywiście więcej węgla potrzebujemy, więc pobiegnijmy po węgiel. Klasyk. A, ja wiem, co zrobię. Zbudowałem sobie bronze storage deposit duży. I to jest, jak rozumiem, pamiętacie, jak grałem w Megabazę, to miałem taki mod, gdzie były warehouse'y. To jest, rozumiem, taki odpowiednik warehouse'ów. Umieśćmy sobie tutaj. Zobaczcie, to jest bardzo dużo miejsca. No i słuchajcie, wyrzucajcie sobie tutaj węgiel. Czy można ograniczyć? Można, ale nie ma takiej potrzeby. Tak czy inaczej, ja zawsze będę potrzebował troszeczkę węgla. Fajnie jest mieć zapas. No a moglibyśmy w sumie zrobić tutaj tak, żeby już nie było. Możemy tak zrobić. Żeby nie było, że zabieramy, jak to będzie potrzeba jakaś nagła, ale tak po prostu magazynujemy sobie w tym miejscu. Aha, czy mam tego węgla wystarczająco? Oczywiście, że nie mam, więc zbierzmy go sobie więcej. To jest światełko, które nie działa, więc je zabiorę. Będzie nam potrzebne bardziej tam. Dobra, mam węgiel. Chciałbym wrzucić tutaj do ciebie. Masz. I tu oczywiście chciałbym napędzić to. Także pyk, pyk, pyk. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Tu zrobimy tak. Pyk, pyk, pyk. I wyśmienicie. I mamy w takim razie... Aha, ty jeszcze nie potrzebował węgla. To już kliknijmy sobie... aha, mury zróbmy, bo będziemy zaraz bajtery odblokowywali, to się mury przydadzą. Czyli mamy wszystko już na te rzeczone brązowe te chassis. Czyli przesuńmy się w tę stronę ze wszystkim. No niestety troszeczkę będziemy musieli budować. Okej, zróbmy tak. Nie będę włączał ekspansji bajterów, tylko włączę to, że będą atakowały pod wpływem tych spalin. Ekspansja bajterów uważam, że jest bez sensu. Jak już się raz zabije bajtery, to powinny zostawać martwe, a nie się panoszyć. Więc, bo też bez przesady, bo jest tak, że to jak się samemu gra, nie nagrywa odcinek, to spoko są bajtery. Natomiast, no, ja jak muszę nagrać odcinek, a mam do wyboru
wiecie, zbudowanie czegoś, walkę z bajterami, to zawsze wybieram budowanie, bo to jest ciekawsze i dla was, i dla mnie, mam wrażenie. Dobra. Budujemy, tak? Czyli ty potrzebujesz tu tego, pyk. Robisz to, tu potrzebujesz kolejny automat. Ty robisz to. Tu kolejny automat. Już ty możesz robić chassis tutaj, jak rozumiem. Caped beams, tak, chassis. Zrób to. A do tego jeszcze wszystkiego potrzebujemy brąz pistonów. Brąz pistony w takim razie z drugiej strony zrobimy. Czyli tak czy inaczej byśmy musieli tutaj wykładać gotowy produkt, tak? Czyli tutaj zrobimy ore crushery. Natomiast tutaj będzie produkcja pistonów. I tak naprawdę moglibyśmy tutaj ją zrobić. Znaczy nie, to jest na trasie, to zróbmy już tutaj. Będziemy potrzebowali długiego podajnika. Słuchajcie, pyk. No i teraz tak, tu oczywiście krótki, tu krótki. I ty potrzebujesz rivetsów. Tak, rivetsów stąd. To sobie pociągnijmy dalej, bo to nie będzie nam na razie potrzebne. Natomiast to będzie potrzebne. I tu musimy zrobić... Zrobiliśmy tak. I tak. Czyli teraz tak, tak. No i... jeszcze jeden dalej, przepraszam was. Pyk. Pyk. No i tutaj po którejś tam stronie chcemy sobie spriorytetyzować. Wow. Duranium rods. Ciekawe. Rivetsy, tak? Rivetsy byśmy chcieli, żeby tutaj wychodziły. No i super. To sobie idzie dalej. Tutaj tubsy. O nie, skończyły nam się pasy. Co za historia. Wszystko bierzemy. Tu robimy pistony. Pyk, pyk, pyk. Czyli wszystkie rzeczy poza rivetsami są potrzebne. Czyli tak naprawdę tutaj to nie ma problemu. Po prostu robimy sobie tak. Pyk. Natomiast tu, jak rozumiem, już musimy się przenieść pod ziemię. Zrobimy tak. No i skopiujemy z tego, czyli doprowadzamy to. A tutaj tak naprawdę to nie będzie trudne, mi się wydaje. Bo musimy zrobić po prostu... Tak, tak, tak. O, dobra. A, jeszcze możemy coś zrobić z czerwonych. I tak. Pyk, pyk, pyk. Mamy węgiel? Nie. Oczywiście muszę... poprawiam się w fotelu. Oczywiście musimy po niego pobiec. Ty czego jeszcze potrzebujesz? A, ingotów w ogóle potrzebujesz. Co za historia. Ingotów i motorków. O Jezusku. Dobra, motorki poprowadzimy tędy. Ideolo przeskoczyło. Pykło, jak to mówią. Tak, ty idziesz tu. Ty idziesz tak, tak i tak. Wow, ale scary. Ty idziesz tu i... Nie, tak i tak, oczywiście. Pyk, czyli tutaj mamy jedną rzecz. Jeszcze ingoty, to jest niesamowite. Dobra, to ingoty puścimy razem z tubsami. Co wy na to? Bo mamy pusty akurat pas jeden. Czy czegoś jeszcze nie będziemy potrzebowali tak naprawdę na ten moment? Pewnie nie, już pewnie jeśli będziemy potrzebowali czegokolwiek więcej, to sobie po prostu zbasujemy, prawda? Znaczy ten, przebudujemy sobie bazę. Chodźcie, ty wykładaj na krótszą część. Więc te ingoty trafią. Tu mnie nie boli, że z jednej strony będą ingoty, więc tego nie poprawiam. Tutaj wszystko jest. Aha, czyli tylko musimy tubsy teraz puścić.
Szkoda, że tutaj nie możemy ich puścić już w ten sposób. No ale trudno. Zróbmy tak. No i po prostu, już żeby nie było, to zrobimy tak. O. I tutaj ingoty będą szły sobie. Czy mogę ustawić, żeby tylko ingoty? Mogę, no mogę, oczywiście, że mogę. Tylko muszę to skasować. I tutaj oczywiście filtr ingoty. Pyk. Tylko, że po prawej stronie. Dobra, słuchajcie. Biegniemy po węgiel, bo chyba tylko to nam zostało. Ja wykorzystam ten moment, żeby wziąć łyczka kawy. Ups, chyba potrąciłem mikrofon. No, trochę się zebrało tutaj. Także napełnijmy to sobie i zobaczmy, jak nam wyszedł ten brąz i orcrusher. O czymś pewnie zapomniałem, ale to jest nieuniknione. Wrzućmy tutaj drewna, przepraszam, tyle. Tutaj wrzućmy troszkę mniej, 50, czyli tutaj wrzucimy resztę. No i węgiel, słuchajcie. Tu nie ma potrzeby, żeby ten węgiel był, prawda? Tu wrzućmy tyle, tyle, tyle. Macie węgiel, macie węgiel. Czekamy. A gdzie są patyki? A nie, sorry, tutaj nie chcemy filtrować nic. A, chcemy. Oczywiście, że chcemy, tylko złą rzecz filtrowaliśmy, prawda? Chcemy patyki riveców, tutaj nie potrzebujemy. Mamy to, czas i cały czas czekamy na beamsy. A, tu jeszcze płytki są potrzebne. No, wiedziałem, że o czym zapomnimy, to nieuniknione. Rivetsy jeszcze, o Jezusku, o Jezusku. Tum tirum, dobra, wybierzmy już kolejny etap rozwoju. Czyli tu musimy rivetsy puścić, tak? To wyłączmy, pyk, pyk. Tum turum, tum turum. Co lecą płytki. Tu robimy kopię tego. A! Bez sensu, słuchajcie. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Oczywiście. Nie było potrzeby tutaj dramatyzowania. Pyk. Mhm. Of course. No, pierwszy orcrusher zaraz powstanie, mam nadzieję. Aha. Jeszcze oczywiście tak musimy zrobić. Pożycz koledzy troszkę węgla. No, pierwszy orcrusher. Tam tararam, tararam. Trym! Orcrusher pierwszy. Nice! Słuchajcie, mamy to. Jak to w ogóle działa? Carbon, natural, rubber, wood. Natural rubber, carbon, crushed coal. Crushed coal. Chance of diamond 1%. Kamień na graveler. Crushed copper. Ore. Sand to graveler. Mhm. Crushed tin ore. Nice. Walking speed can be used as floor tile. O, ciekawe. Ale co to nam tak naprawdę daje? Zwiększa, jak rozumiem. Combustion Crusher reduces ore to gravel, boosting yield. Aha, czyli zwiększa nam
Słuchajcie, jakby to ile mamy rudy. Nie do końca jeszcze wiem w jaki sposób, co prawda, ale podobno tak jest. Także słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Zrobiliśmy sobie produkcję Ore Crusherów. Myślę, że to jest ważny krok. W przyszłym odcinku, oczywiście myślałem, że zdążymy zrobić sobie logistyczne pakiety naukowe dzisiaj, no ale niestety nie poszło nam to. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już zakumuluję na tyle dużo tych crusherów, żeby przebudować to. Pytanie, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie oglądać, jak buduję crushery i zmieniam to, czy nie. Zastanawiam się, cały czas ja jestem, że tak powiem, I'm on the fence, jak to mówią Amerykanie i Anglicy. Także dajcie mi znać w komentarzu, ja myślę, że i tak w niedzielę dopiero będę nagrywał odcinek kolejny na poniedziałek, więc akurat macie te tam dwa dni, żeby dać mi znać, co na ten temat uważacie. Jeśli nie będzie takich głosów, że chcecie oglądać, jak nagrywam budowę crusherów, to tego nie zrobię, tylko przejdziemy już pewnie od razu do pakietów naukowych. Natomiast może być tak, że wcale nie, że to jest nieprawda i że będę to nagrywał, ze względu na to, że może po prostu nie będę miał czasu w ten weekend, żeby to zrobić poza kamerą, bo też mam troszkę na głowie teraz. Także słuchajcie, tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco, Gorigon.